nami prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Prezesie, jesteśmy na spotkaniu z Szymonem Marciniakiem. Z jakiej okazji to spotkanie? Jak to się stało, że w ogóle do takiego czegoś doszło? Tylu sędziów dzisiaj z czołowych Podkarpacia, jak nam powiedział pan Mariusz Złotek. Jak to, czy to jest etap tego, aby sędziowanie podkarpackie zaistniało w ogólnopolskiej piłce nożnej? Tak, myśmy mieli wiele różnych fajnych, ciekawych momentów, jeśli chodzi o sędziowanie, natomiast dzisiaj to prezesem, przewodniczącym kolegium sędziów jest właśnie Mariusz Złotek, długoletni sędzia ekstraklasy, najwyższej klasy rozgrywkowej, kolega na co dzień Szymona Marciniaka i nie ukrywam, że się dobrze znają, zresztą było widać z wypowiedzi i z ciekawych historii, które opowiadał Szymon Marciniak, ciekawe, fajne przygody, jakie miał, jakie praktycznie go spotkały na najwyższych scenach świata w piłce nożnej, więc no, fajne spotkanie, bardzo ciekawe i w związku z tym widzimy no, jak gdyby całą salę tych najlepszych naszych sędziów perspektywicznych, którzy mają szansę na jeszcze sukcesy, na awanse. No i oczywiście zaprosił go Mariusz Złotek, bo są kolegami. Ja oczywiście wyraziłem taką zgodę, bo przecież dla nas to wielka satysfakcja mieć tutaj u nas mistrza świata, prawda, sędziego najlepszego na świecie. No to przecież wielka radość, cieszymy się bardzo, że nasi młodzi sędziowie mogli usłyszeć od niego tyle emocjonujących, fajnych, historycznych przygód, które są były fantastycznie opowiedziane i widać wielką klasę u niego, widać wielką kulturę, widać przede wszystkim, że to doświadczenie u niego jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest to wspaniały sędzia, który praktycznie na pewno dodał naszym sędziom tutaj z Podkarpacia, tak jak wspomniałem wcześniej, tym z możliwościami na awanse, fajnej takiej otuchy, takiej ikry, akcentu po prostu do dalszego działania i szkolenia, biegania, ćwiczenia, trenowania i dobrego sędziowania. I zawsze mówił do nich, że bądźcie pewni tych decyzji, które podejmujecie, a jak będziecie ich podejmować, to bądźcie skoncentrowani. A jak będziecie skoncentrowani, to decyzja będzie na 100% pewna. To jest najważniejsze, bo jak będzie dekoncentracja, automatycznie będą błędy i tak dalej. Musicie być świadomi, musi być w grze tyle, ile piłka jest na boisku. Tak, prawda, to wygląda. Każda sytuacja, śledzić, być blisko sytuacji. Widzicie, finał mistrzostw świata, Argentyna, Francja. Przecież ja bez waru podejmowałem tę decyzję, ale dużo, byłem tak mocno skoncentrowany, bo wiedziałem, że to jest moje 5 minut w życiu, że ja nie mogę zawalić, ja nie mogę niczego zepsuć. I to właśnie przekaz przekazywał, że tak jakby w A-klasie, w B-klasie, czy w okręgówce, czwartej lidze, ja też tak zaczynałem. I wy też zaczynacie, wy dzisiaj gracie, może sędziujecie graczom zdecydowanie lepsze mecze, ale miałem też w swoim życiu różne. I w związku z tym wyciągnąłem z nich wnioski i teraz wy też przede wszystkim na to popatrzcie. Popatrzcie na mój sukces i naśladujcie, a to przyjdzie bardzo pewnie łatwo, jeśli tak będziecie skoncentrowani, w szczególności w każdym meczu. No właśnie, też tak jak mówimy, Mariusz Złotek został teraz szefem sędziów. Między innymi mamy te spotkania z tymi arbitrami. Dzisiaj Szymon Marciniak, wcześniej był Tomasz Kwiatkowski i inni. I jak to wygląda, czy Podkarpacki Związek teraz taki kładzie szczególny nacisk na to, aby wypromować tych sędziów do najwyższej klasy rozgrywkowej, do pierwszej ligi. Jak to wygląda w Związku Podkarpackim w tym momencie? Tak, bo ja nie ukrywam, że bardzo chciałem, żeby Mariusz Złotek był przewodniczącym kolegium Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, dlatego, że jak wspomniałem, bardzo doświadczony sędzia, bardzo dobry sędzia najwyższej klasy rozgrywkowej. I prowadzi w tej chwili zajęcia z różnymi, prawda, sprowadzając fajnych sędziów tutaj do nas, do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, żeby przedstawić jak najwięcej ciekawych sytuacji, historii, a w szczególności tego kunsztu sędziowania, tego, prawda, to co jest najważniejsze, podejmowaniu decyzji, żeby nie zepsuć meczu, żeby nie zepsuć widowiska, to muszą być decyzje konkretne. I dlatego nie tak dawno, wiadomo, no dzisiaj przede wszystkim Szymon Marciniak, a wcześniej też nie tak dawno mieliśmy też tutaj, bo był na moje zaproszenie Michał Liskiewicz i też był synem, bo mieliśmy fajne takie jak gdyby rozmowy z młodzieżą węgierską w Krasiczynie, no w ramach, prawda, też i tutaj tych myśli szkoleniowych przede wszystkim też i sędziowania i w ogóle
piłki nożnej. Byłem też na tym spotkaniu, byliśmy na tym spotkaniu, później spotkaliśmy się tutaj w Rzeszowie z zarządem i też Tomek Liskiewicz, no, z teamu, prawda, Szymona Marciniaka, też ciekawe, fajne rzeczy opowiadał, także to naprawdę wspaniali ludzie, no Polacy, którzy nas reprezentują, którzy promują, doszli ciężką pracą do swojego wielkiego, dużego sukcesu i to jest bardzo ważne, że mamy Polaków, do których możemy być dumni, z których możemy być zadowoleni i przede wszystkim być razem z nimi w tych niejednokrotnie, prawda, sukcesach, ale też trzeba, jak opowiadał właśnie Szymon, że też są porażki niejednokrotnie różne, przychodzą słabsze dni, gorsze i to też trzeba być z nimi, bo to są ludzie, którzy ciężko pracują na swój sukces, a nie chcieliby go stracić poprzez jakiś jeden błąd. Więc w związku z tym zdecydowanie jestem przekonany, że naprawdę jeszcze będziemy ich oglądać na najwyższych arenach piłkarskich, na najwyższych scenach, najlepszych scenach świata, także myślę, że na pewno będzie to fajnie, gdyby jeszcze kilku tutaj z Podkarpacia naszych sędziów też taki team kiedyś stworzyło i było, prawda, w najwyższych klasach rozgrywkowych w kraju, no i też i później sędziami międzynarodowymi. Tego oczekujemy i dlatego to robimy, te spotkania, ściągamy najlepszych z najlepszych, najlepszych na świecie, takie jak jest Szymon Marciniak i z tego się bardzo cieszymy. Panie prezesie, temat sędziów rzeszowskich wyczerpaliśmy. Jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy może ma pan wieści, czy Fernando Sousa dalej będzie trenerem reprezentacji Polski? Czy może nic nie może pan zdradzić, albo pan nie wie? Fernando Santos moim zdaniem powinien być do końca kontraktu z trenerem naszej reprezentacji. Fernando Santos to jest jeden z lepszych trenerów na świecie, bardzo szanowany i jest to dobry trener. My mamy też dobrą reprezentację, dobrych zawodników, gorzej z drużyną. No, nie jest to wszystko dzisiaj taki łatwy i prosty, gdybyśmy chcieli rozwiązać kontrakt. Kontrakt jest podpisany, my jako poważna federacja i z poważnym trenerem nie możemy robić sobie żartów czy zabawy, bo to są konsekwencje finansowe. My musimy do tego podchodzić na chłodno. Ja wiem, że są emocje wśród kibiców, trochę, może nawet więcej wśród dziennikarzy, bo podgrzewają atmosferę i temperaturę, ale coś to zostało podpisane i umówiliśmy się na coś, więc dotrzymajmy tego. Trener Santos mówi, że on z tą reprezentacją będzie awansował, że on zaawansuje. Wierzy w tą reprezentację i w tych chłopaków, którzy świetnie grają w piłkę w różnych klubach europejskich, natomiast w drużynie coś, prawda, czegoś brakuje. Wychodzi na to, że jak gdyby są tam jakieś w pewnym sensie luki, braki, brak tych akcji, prawda, tych sytuacji, stworzenia i tak dalej. No i na stojąco się nie da tego meczu żadnego, jednego, drugiego, trzeciego wygrać. To trzeba biegać, to musi być i to powinniśmy więcej wymagać od zawodników. Zdecydowanie jestem przekonany, że będzie jeszcze przed nami te kilka meczy, prawda, zostało trzy, to i że będą one na dobrym poziomie. Mamy wyjazdowy mecz z Wyspami, później mamy u nas i Mołdawię i mamy ostatni mecz bardzo ważny z Czechami. Jestem przekonany, że on będzie decydujący, ale naszych stać na to, żeby wygrać z każdą drużyną, jeśli będzie tam mobilizacja, dobra gra, koncentracja tak jak na Mistrzostwach Świata z Francją. No przecież to był świetny, świetny mecz, bardzo dobry, szybki mecz z Arabią Saudyjską, czy kiedyś ze Szwecją, bo baraże, żeśmy grali do Mistrzostw Świata, czy z Hiszpanią, fajny mecz i tak dalej, z Anglią, z Niemcami, niedawno żeśmy wygrali, świetny mecz, a dzisiaj, prawda, no coś z słabszymi drużynami, coś jest nie tak. No tu jest sztab szkoleniowy, musi przede wszystkim podejmować decyzję, no i tu jakiś, prawda, jeszcze jakaś motywacja większa, jeśli chodzi wśród ambicja, że mamy, gramy z obrym na piersi wśród zawodników, piłkarzy. Ja w nich wierzę, że to jest wspaniali są piłkarze, wspaniali zawodnicy, że oni sobie poradzą i jestem przekonany, że wyjdziemy z grupy i będziemy na Mistrzostwach Europy się cieszyć jeszcze z ich dobrych występów. I tym miłym akcentem dziękujemy panu prezesowi i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.